Wyobraźmy sobie, że jesteśmy jakieś 3-4 tysiące lat temu na jakimś odludziu, gdzie żył sobie stary człowiek i w pewnym momencie do tego człowieka zaczęli przychodzić różni ludzie, a on im mówił różne mądre rzeczy. I te mądre rzeczy im pomagały. Oni po prostu odchodzili od tego człowieka w przeświadczeniu, że on im pomógł i wyjaśnił pewne rzeczy. Legenda tego człowieka rozchodziła się bardzo szybko, coraz więcej ludzi do niego przychodziło, on im mówił, oni odchodzili. Wszystko trwało jakiś czas. Po minięciu iluś tam lat wokół tego starego mężczyzny zaczęły budować się domy. On sam zaczął mieszkać w domu, w którym miał kilku uczniów, którzy uczyli się tego samego, co on robił. Co tydzień przychodzili do niego ludzie po to, żeby go posłuchać. On to wszystko robił w ten sposób, że siadał tam, czuł energię tych ludzi, która płynie do nich i na podstawie tej energii mówił różne rzeczy i każdy z tych ludzi brał coś dla siebie i wychodził. Tak działo się kilka lat, aż któregoś wieczora ktoś podarował temu człowiekowi kota. I ten kot wałęsał się po tym domu cały czas, nawet w momencie, kiedy ten mistrz opowiadał wszystkim te historie, które czuł, że musi powiedzieć. Tylko że to był kot, który cały czas przemieszczał się wokół tego mistrza, bo on go bardzo lubił, miauczał, łasił się, skakał, generalnie przeszkadzał. Czyli jak to, że ci wszyscy ludzie mieszkają u niego? Tak jest, ten kot myślał, że ten mistrz mieszka u niego. Ten mistrz, on oczywiście był bardzo spokojny sam w sobie, ale doszedł do wniosku, że po co on ma w sobie dusić taką emocję zdenerwowania, kiedy on chce przekazać coś ludziom, kiedy ten kot mu tak biega koło nóg. No i rozumiesz, musisz wtedy zaakceptować ten, że ten kot zawsze powracał. Czas się odgania. Słuchajcie, on wpadł na pomysł, żeby na czas przekazu wiązać tego kota. No i jego pomocnicy, ci uczniowie, którzy wokół niego się przemieszczali, oni na czas przekazu po prostu łapali tego kota, wiązali go i kładli obok, żeby się nie przemieszczał. Po prostu. No kot co prawda próbował się przemieszczać, ale miał z tym pewne problemy, z czasem zrezygnował. Po jakimś czasie mistrz umarł, pojawił się następny mistrz wyłoniony wśród tych uczniów. Też co tydzień był przekaz i co tydzień kot był wiązany. Co tydzień ten kot był wiązany i po jakimś czasie ten kot też zdechł, ale kupili następnego kota i też go wiązali, bo myśleli, że tak musi być. I co tydzień pokazywała się ta sama sytuacja. Uczniowie łapali kota, łapali, kładli go, wiązali mu łapy, kładli go obok i wtedy dopiero mistrz mógł rozpocząć przekaz. Tak, a z czasem pojawiła się hodowla kotów świątynnych. Ale to jeszcze, słuchajcie, czas mijał, wieść się rozeszła, wszyscy widzieli tak naprawdę sytuację, w której obraz wyglądał następująco. Cała akcja zaczyna się od łapania kota i wiązania go, tak? I ten kot leży koło tego mistrza, który tam potem mówi ważne rzeczy do ludzi. Taka informacja poszła w świat. Ten gród ludzi rozrósł się, był coraz bogatszy, bo ci mistrzowie przekazywali fajne rzeczy i tak dalej. No i dowiedzieli się o tym inni ludzie, którzy chcieli mieć te same bogactwa, tak? I oni wiedzieli tylko jedno, tam mają kota. Tam mają kota, którego wiążą i ten kot im wszystko daje. Więc co? Najechali tą wioskę. I zabrali kota. Nie zabrali tego kota. Mnóstwo ludzi zginęło, bo oni bronili tego kota, tej wioski. Jedni bronili wioski, a drudzy atakowali, bo chcieli tego kota. Obie armie miały na sztandarach kota związanego. Słuchajcie, tak. No więc Hunowie najechali tą wioskę, oni się obronili. Mnóstwo ludzi zginęło tylko dlatego, że tamci goście myśleli, że jak zabiorą kota, to będą posiadali te same dary które mają ci, którzy się dorobili na podstawie tych informacji, które przekazywali ci mistrzowie podczas tych spotkań, w którym kot jest związany tylko po to, żeby kiedyś tam nie przeszkadzał. Słuchajcie, no, czasy dzisiejsze, rok, nie wiem, 43, przyjechali naziści. Tak? No i wchodzi taki nazista i mówi, słuchajcie, a co wy tu robicie w tej świątyni? No, my przekazujemy ludziom prawdę. A to co? No to kot, tak? No dobrze, to ja tu siądę, popatrzę, co wy robicie, czy wy czasami nie mówicie o jakiejś polityce, czy przeciwko naszemu krajowi, czy coś tam, coś tam. Ale ci uczniowie złapali tego kota i zaczynają go wiązać, tak? A ten nazista mówi, co wy robicie?
No wiążemy kota. Jak to wiążecie kota? Nie wolno wiązać kota. I wziął tego kota, posadził sobie na kolanach i ogłaszał. Wszyscy się bali nazistych. Wiedzieli, co się stanie, ponieważ informacja musi zostać przekazana, a kot nie jest związany. Tragedia! Nie wiadomo, co się stanie, jak kot nie jest związany. Straszne! Wszyscy patrzyli na nazistę, który głaszcze kota. Słuchajcie. Dali Bóg za sam widok szabla, łęki się inne. Spotkanie się odbyło. Przekaz się odbył. Nic się nie stało. Potem wszyscy sobie wytłumaczyli, że kot został opętany przez diabła, dlatego nic się nie stało. Tak sobie to wytłumaczyli. A trzymający go najeźdźca był alegorią związania tego kota. Tak. Tak. Taka informacja została zapisana. To mógł być też przedstawiciel innej armii. 43 lat po prostu pasowało nam. Natomiast... Słuchajcie, czasy dzisiejsze. Tak. Świątynia trwa nadal. Przekazy są co tydzień. To się wszystko już rozrosło. Komputery, technologia, czasy dzisiejsze. Wszystko jest sprecyzowane. Przyszedł komisarz unijny i mówi, musimy to wszystko w jakiś sposób opanować. Pokażcie mi, co wy tutaj robicie na piśmie. Tak? No i tam wszystko jest napisane, że w tym dniu to się dzieje, co tydzień spotkania, w takich wymiarach i tak dalej, i tak dalej. I na końcu tego pisze, do wszystkiego jest potrzebny rytualny kot. On tak patrzył i żywy? No tak, żywy. I co wy z tym rytualnym kotem robicie? No wiążemy go i on leży z boku podczas przekazu, tak? Nie może być żywy. Musicie sobie zrobić wypchanego, albo musi mieć certyfikat. Kot świątynny. Kot świątynny. CE-340. Słuchajcie, spotkanie za dwa dni. Komisarz unijny mówi, że nie może się to odbywać dalej z żywym kotem, który jest związany. Musi być kot albo certyfikowany, albo pluszowy. Wszyscy w panice. Cała wiara legnie w gruzach za chwilę. No ludzie pod świątynią z transparentami na wiarę ojców niszczyć chcą. Słuchajcie. Ta cała historia. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Jak błaha historia gdzieś tam w zamierzchłej przeszłości może przerodzić się w podstawy wiary egzystencji. Tak jest z lękiem w każdym z was. Każdy z was ma w tej chwili bardzo potężny, potworny, poważny lęk, który blokuje życie tak, jakbyście chcieli go doświadczać, ale ten lęk zrodził się gdzieś tam w waszym dzieciństwie jako drobne wydarzenie. Jak mucha, która nas... Kot, który wam łazi po kolanach. Jeżeli ten przeor tego klasztoru przeczytałby historię, dlaczego ten kot był tak ważny w tych przekazach, on wtedy zrozumiałby, jak on jest nieistotny w tym, co oni robią, przekazując ludziom dobrą nowinę i wiedzę na temat tego, jak dobrze żyć, i zaakceptowałby fakt, że przez następne 3000 lat będą żyli bez kota. Ale on to może zrobić tylko wtedy, kiedy zrozumie, skąd ten kot wziął się w ich świątyni. Niech wielka radość nas ogarnie. O, jak jestem szczęśliwy. I nadal wiążemy tego kota i wierzymy w to, że związanie tego kota przyniesie nam szczęście i miłość. Tak.